Ten t-shirt to jeden z motywów przewodnich dzisiejszej konferencji lubuskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Na temat inauguracji kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Parlamentarzyści szykują się do intensywnej kampanii wyborczej, która w efekcie ma zapewnić zwycięstwo w majowych wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie. Będziemy jako posłowie odwiedzali każdą gminę, będziemy po prostu prezentowali naszego kandydata, jego program. Lubuskie struktury Prawa i Sprawiedliwości powołały okręgowy sztab wyborczy kandydata PiS Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Mam nadzieję, że zakończy się sukcesem. Dudobus z Andrzejem Dudą na pokładzie już krąży po kraju. Na przełomie marca i kwietnia ma zawitać na ziemię lubuską. W sumie kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma ambitny plan, chce odwiedzić wszystkie powiaty. W gminach Dudę wyręczą parlamentarzyści i działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy dotrą do najmniejszych miejscowości, aby przekazać program wyborczy swojego kandydata. Każdy powiat ma inny problem. Jeden ma większe bezrobocie, to też jest w programie pana Dudy. Drugi jest, powiedzmy, okręgiem poprzemysłowym, a jeszcze trzeci ma problemy przeciwpowodziowe, albo powiedzmy sobie, nie ma obwodnic i ginie kupa ludzi. PiS w Lubuskiem rusza też z akcją zbierania podpisów na listach poparcia dla swojego kandydata. W całym kraju działacze planują zebrać ponad 1 000 000 podpisów. Zakładamy, że tych podpisów zbierzemy dobrze ponad 20 tysięcy. Idealnie by było, gdyby to było 30 tysięcy, bo w skali kraju musimy ich mieć koło 1 000 000. Oprócz prezentacji programu i spotkań z mieszkańcami, działacze Prawa i Sprawiedliwości na marzec planują kilka eventów, do udziału w których już teraz zapraszają zielonogórzan. Będzie to m.in. Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To nie będzie długi marsz w granicach pół kilometra. Przejdziemy pod pomnik Konstytucji 3 maja i zakończymy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, który mamy od roku. Niewykluczone, że Andrzej Duda pojawi się w Zielonej Górze przed marcowymi wyborami samorządowymi, aby udzielić wsparcia Jackowi Budzińskiemu, kandydatowi Prawej i Solidarnej na prezydenta Zielonej Góry.